Obliczenia zegarowe. Oblicz, ile czasu mija pomiędzy godzinami 8:27 a 10:50. Zapiszemy sobie te godziny w takiej postaci. 8 godzin, bo 8:27 to jest 8 godzin 27 minut oraz 10 godzin i 50 minut. Aby obliczyć, ile mija czasu między tymi dwiema godzinami, będziemy odejmować od większej godziny mniejszą, czyli 10 godzin i 50 minut odjąć 8 godzin i 27 minut. I teraz wystarczy godziny odjąć od godzin, czyli od 10 godzin odejmiemy 8 godzin. Możemy to zrobić w nawiasie, tak? Oraz minuty odejmiemy od minut, czyli od 50 minut odejmiemy 27. No i teraz wystarczy wpisać wyniki. 10 godzin odjąć 8 godzin to są 2 godziny, a 50 minut odjąć 27 minut to mamy 23 minuty. Czyli od 8:27 do 10:50 mijają 2 godziny i 23 minuty. I kolejny przykład. Nie zawsze tak będzie, że z łatwością wykonamy te obliczenia. Teraz mamy obliczyć czas pomiędzy 14:49 a 23:31. Ponownie zamieniamy. 14:49 to jest 14 godzin i 49 minut. Natomiast 23:31 to są 23 godziny i 31 minut. No i będziemy odejmować od większej godziny mniejszą, czyli od 23 godzin 31 minut należy odjąć 14 godzin i 49 minut. Ale proszę zobaczyć, od 23 godzin można odjąć 14 godzin, natomiast od 31 minut nie będziemy mogli odjąć 49 minut, ponieważ odjemna wynosi 31, jest mniejsza od odjemnika, czyli 49. Więc co zrobimy? Pożyczymy od 23 godzin jedną godzinę i dopiszemy ją do minut. Zapamiętajcie też, że godzina ma 60 minut, czyli jeżeli od 23 godzin zabierzemy jedną godzinę, to nam zostaną tylko 22 godziny i tą godzinę wstawimy do minut. A jedna godzina ile ma minut? Oczywiście, że 60, dlatego dodamy 60 do 31 minut, bo pożyczyliśmy jedną godzinkę, czyli 60 minut pożyczyliśmy. Łącznie mamy 91 minut teraz po pożyczeniu. No i pozostałą część przepisujemy, odjąć 14 godzin i 49 minut. No i teraz będziemy mogli już wykonać działania. Czyli będziemy od godzin odejmować godziny, czyli 24 odjąć 14 godzin, tak? Natomiast też od minut będziemy odejmować minuty, czyli od 91 odejmiemy 49 minut. No i jaki będzie wynik? 22 odjąć 14 to jest po prostu 8 godzin, natomiast 91 minut odjąć 49 minut to mamy 42 minuty. Czyli od godziny 14:49 do godziny 23:31 mija 8 godzin i 42 minuty. Dziękuję.